Dla magazynu Kawa na Warsaw Fashion Street 2011. Od razu przepraszam za swój głos. Maciej Dolega i Agnieszka Szulim. Dzień dobry. Bardzo mi miło, dzień dobry. Agnieszko, czym dla Ciebie jest ta impreza? Ojej, wiesz co, ja mam już tak duży sentyment do tej imprezy, bo chyba to moja czwarta z kolei, na której jestem i co roku robię coś innego tak naprawdę. I duży szacunek mam do Doroty Wróblewskiej, która jest jakimś takim wulkanem energii, pomysłów i ona ciągle coś robi, ciągle coś wymyśla. Ja nie nadążam, podziwiam ją, tym bardziej, że rzuciłam w tym roku pomysł. Mówię, chodź, zrobimy taki pokaz z psami do adopcji biednymi. Ona się strasznie zapaliła i rzeczywiście robimy ten pokaz, ale ja jednym pokazem się zajmuję. Umówienie psów, ludzi, wszystkiego na raz przekracza moje możliwości, szczególnie psów. A ona ogarnia, tutaj jest kilkadziesiąt pokazów w ciągu jednego dnia i szapoba, naprawdę. Rzeczywiście. Powiedz mi, a co sądzisz o takim wychodzeniu mody do ludzi na ulicę? Jest bardzo fajne, tym bardziej, że nasza ulica się zmienia i my coraz fajniej wyglądamy. I szczególnie widać to tutaj na krakowskim przedmieściu pod Uniwersytetem Warszawskim. Mhm. Jak się przejdzie i popatrzy na studentów, jak są ubrani, to jakoś buduje, bo fajnie wyglądamy. I wiesz co, i super, i to jest też dobra, myślę, że i promocja miasta, i promocja Polski, i fajna promocja mody, i promocja młodych ludzi, utalentowanych. Także mnie się podoba. Wychodźmy z modą na ulicę jak najczęściej. Takie imprezy są potrzebne. Powiedz mi jeszcze, czym dla Ciebie jest moda właśnie i jak byś określiła swój styl? Wiesz co, dla mnie moda jest... Ja nie traktuję mody za poważnie, znaczy nie podchodzę do niej z namaszczeniem. Ja uważam, że to jest fajne gdzieś tam dopełnienie może czasem naszej osobowości, życia. Ja bardzo lubię robić zakupy, jest to bardzo przyjemne. Tak, wszystkie kobiety. Tak, ale gdzieś staram się podchodzić do tego z dystansem i różnie mi to wychodzi. Wiesz co, nie wiem, jakbym określiła swój styl. A często Ci się zdarza w telewizji, jak pracujesz, walczyć ze stylistami? Nie, wiesz co, nie, dlatego, że ja już mam tak zgranych, dobranych ludzi i tak się rozumiemy, że nie, że oni wiedzą, co ja lubię. Ja mam dosyć, właśnie nie potrafię określić swojego stylu chyba, ale wiem, co lubię, czego nie lubię, więc to gdzieś tam pewnie świadczy o tym, że jakiś styl mam i nie, to ta współpraca się układa bardzo fajnie zawsze i nie ma żadnego problemu. Znaczy, jak ktoś potrafi wyrazić tak naprawdę swoje oczekiwania dosyć jasno, to ja myślę, że kończą się problemy. Gorzej, jak ktoś szuka i jest mocno niezdecydowany, to wtedy jest gorzej. A powiedz mi jeszcze, często wychodzisz na imprezy, często bywasz, często się też przebierasz, korzystasz pewnie ze stylistów, bądź nie? To jest pierwsze pytanie. Wiesz co, jak na imprezy prywatne wychodzę, nie. Nie, i ja podchodzę do tego dosyć nonszalancko i zazwyczaj coś przygotowuję na ostatnią chwilę, to znaczy nie potrafię, nie umiem, podziwiam ludzi, którzy tydzień przed jakimś pokazem mody, imprezą, bankietem, balem przygotowują całe kreacje, mają umówionych fryzjerów, bo ja się sama maluję, sama czeszę. To z różnym skutkiem, czasami jest okej, czasami jest fatalnie, no ale wiesz co, nie chciałoby mi się tracić czasu na to, żeby... A jak odbierasz w takim razie... taką serię programów, czy w portali internetowych, które właśnie po imprezach oceniają często gwiazdy, które ubrały się tak, bądź inaczej. Zresztą wydaje mi się, że ponieważ ludzie chcą to czytać, oglądać, to taka jest ich rola i takie jest ich zadanie. I nawet jak Karolina Malinowska z Aśką Chorodyńską gdzieś tam po mnie pojadą czasami, to nie znaczy, że przestanę lubić Karolinę, z którą się znam, bo Joanny tak naprawdę nie znam. Taka praca po prostu. Taka praca, no i takie jest ich zadanie, okej. Okay. No, ja myślę, że wiesz, to trochę dystansu też do siebie. Znaczy, jak traktujemy siebie za poważnie i tę modę, jak się tak napinamy, że to mają być takie sukcesy za każdym razem, wyjście i szał, to chyba jest problem, ale nie, ja nie. Znaczy, nawet śmiesznie, bo ja się za każdym razem, jak dziewczyny coś o mnie piszą, że było niefajnie, to ja się z nimi zgadzam. Super, dziękuję ci ślicznie.